Kochani widzowie, jeżeli jesteście ciekawi, co doprowadziło nas do sytuacji, w której właśnie się znajdujemy, po prostu oglądajcie dzisiejszy odcinek. Zrobiliśmy taki, wiecie, już zmęczony vibe, a zaraz wlezł zmarszczki i już będzie starość. A masz paćka na tym. O! Wyglądam, jakbym się wybierał do grobu, serio. Jak z Niemiec wyglądasz? Tak, jak niemiecki dziadek. Niemiecki dziadek, ja. Jak jest opa. Opa. Ej, wiecie, ja nie znam. Opa. No nie. Będę starym dupą. O! Staro! Łysa pała będzie? O nie! No, on ma za dużą głowę! Wygląda, jakby miał bandanę na głowie. I już mnie nerwica bierze, nie żartuję, jakby te włosy są tak irytujące. Ostatnio jak byłem babą, było lepiej. Wyglądasz jak turbo dziad. Ale mam taką, ale mam turbo dziad w głowie, mężczyzna. Mogę bić młodzieńców, co jest? Co jest? Zmęczyłam się. Wyglądasz, jakbyś miała własną linię makaronu. Serio. Makarony babuni zawsze są. Ale siemanko, witamy w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, jesteśmy staruchami cały dzień. Znowu ci wypadło biodro. Dziękuję, kochanie. Właśnie tak spróbuję... Co? Chyba naprawdę mi biodro wypadło. Ale ona gra teraz babcie. Nie, stary, nie gra babcie. Gra babcie. Nie. Mam coś dla ciebie idealnego na tę okazję. O nie, to jest moje wody. Dobra. Z młodzieńczych lat bardzo lubiłem uprawiać różne sporty. Gąbka chleba. Podam wam przepis na najlepsze słodycze słodkości, jakie istniały. Kropkę chleba zwilżamy delikatnie, posypujemy trochę cukrem. Krąka z cukrem. O! Żeby ucho było. Ślinę muszę zebrać. Tępe jak ta Josia. No jak słodkości. Nie gadaj, Patryczku, co się stało? Patryczku, obudź się, Patryczku! Patryczku! Rady boskie! Dzwoń po pogotowie! Zabierz mu pilota. Nie, przełączamy kanał, przełączamy kanał w tym momencie. Przełączamy. Raz, no i przełączymy. Co?! Daj z powrotem na TVP1. Wiadomości były. Poczekaj, będę za minutę. Kurde, głupia nie baba! Nie ruszaj, odrywasz Faustynkę! Głupia baba! 50 lat w związku jesteśmy! No i się mi znudziłaś, zawsze to co? Samo. Ja też chcę mieć taką ładną fryzurę. Nie! O nie! Lepiej wyglądałeś w swoich włosach! A jak tam się życie wiedzie? Powolutku? Bartuś! Po małemu? Zejdź z drogi, muszę usiąść. Za moich czasów siedzenie to był luksus! O tak, żeby na krzesło było stać! Przedstawiam wam babcię po brazylijskiej operacji! Za! Big Granny! Od patrzenia na takie rzeczy chyba muszę się do kościoła przejść, bo to w imię ojca i syna to moja, nieczyste myśli. To moja żonka jest. Ja całe moje życie spędziłem w bibliotece. Ludwik jestem. To jest taki dziadek z osiedla, taki co chodzi z takim kubłem na śmieci, na śmietnikach, chodzi codziennie taki. Od twojej matki wychodzę. Ty gówniarzu, ty! Gówniarzu najgorszy, wracaj! O! Wracaj tutaj! Drzemka. Cześć kolego. Cześć kolego. Jak miałeś na imię? Ludwik. Ludwik, czy ty w wojnie byłeś przypadkiem? Nie. Byłem pierwszy w dzienniku. A w jakim plutonie walczyłeś? Nie pamiętam. Jakiś taki... Dziewczyny, lecimy na shopping, jak tak się mówi. Co to jest? Ja dodatkowo, ale mogę... A wnuczek mi kupił takie! Co to za nowa technologia? Nie, to jest FBI i to śledzi cię. Wnuczek mi kupił takie, pokazuje różne rzeczy, ja tu sobie oglądam gazetę, przeglądam... Ale to promieniuje!
Oczy ci zepsuję! Ja słyszałem, że to mózg roztapia. A to... ci pasują te klapki. Dzięki. Pożyczyłem od mojego dobrego przyjaciela Benisława. O, jaki nowoczesny Tadzik! Tadzik, oj, tu jednak jest przystojniak. On to za młodu, to wszystkie panny. Żadna nie umiała się od... Co ja chciałem powiedzieć? Co? Ta młodzież dzisiejsza tylko na komputerach siedzą. A te słuchawki, zobacz jakie wielkie słuchawki mają. Takie słuchawki to przez to właśnie później głuche te dzieciaki są później. Nic nie dociera do nich, co się mówi. Grzesiu, poszedłbyś w piłkę pograć na podwórko. Poszedłbyś do jakiejś normalnej pracy, a nie przed komputerami tymi w internetach tylko. O, chcesz szapeczkę? Chcesz szapeczkę taką fajną? Mogę? Chcę się spytać, czy dobrze wygląda. Wyglądasz tak. Wie pan, co pan ma na tej czapce napisane? Na jakiej czapce? Na swojej czapce. Made in Vietnam. O nie! Tadziaki! O nie! Ja widziałem, że w telefonie tam mój wnuk takie coś wyszukiwał, to ja nie wiem, co to znaczy. Czekaj, wpiszę w internecie. Wpisz w internecie, wyszukamy, co to jest. Świnie! Chyba nie takie. Czy ja mam? Wyszysz mi na mój telefon faksem? Przed każdą jazdą należy pomiziać świętego Krzysztofa. Co by się dobrze jechało. Ja się jeszcze pomodlę. Zawsze tak robię, zanim wsiądę do auta. Córka nam wysłała zdjęcia z wakacji. Poczekaj. Na smartfonie to tak fajnie sobie przysyłać. Poczekaj. A kto to jest? No góry, nie widzisz, córka nasza. Droga pani! Prędy do kiosku! Co? Prędy do kościoła! Co? Zatrzymuj się! Prędy do kościoła! Co? Do kościoła! Kręć pan dalej, jechać chcemy! Niemiłe baby! O! Czuję się wolny, świeże powietrze. No i tu skręcamy. Od nasi znajomi chyba. Dzień dobry. Dojechaliśmy już tutaj, dobrze? Nie tutaj! Czekaj. Nie tutaj! Zapukam! Zamknięte chyba jest! Babciu, a to nie jest czasami tak, że ty już nie powinnaś kierować w tym wieku? Zabarali mi rok temu prawko. Ale od tamtej pory nikt nie pytał. Stanęło! Władek! Władek, zasnąłeś! Wstawaj! Łapie! Technologia! Ta wędzaneczka to idealnie do naszego salonu. Ludwiczek, przewieziesz? Tak, ja przewiozę, ja załatwię. Na górze! Tak. Klamka nieruszona. Jaka klamka, trzeba dobra, to odkręcić. Nieruszona. Panie, tylko dwa razy otwierana i zamykana. Macie nowy towar dzisiaj, no proszę, lecimy. Nie na moje lata, to już... Jej. Nie wyglądam jak baba. Ale nie zapina się. Trochę mi się podjadło. Oj, kolejna kamizelka. O, jaka na piękna, konie. Jaka piękna kamizelka. Ona będzie idealna na ryby. Poszukuję jakiegoś albo koszula jakaś fajna, ładna, albo swetr. Radzisz mi? Jakie ładne. O, jaka ładna. Bakieta. Ej, a ja patrzcie, mam jeszcze taką. Zawsze jak widziałem w kościele gdzieś takie panie w takich czapkach, to się zastanawiałem, czy to fryzura jest, czy to czapka. Mam idealną dla ciebie, popatrz. Władek, sama będę w niej chodzić potem. Pięknie, Władek, pięknie wyglądasz. A jest szalik jakiś. Co sądzicie, będzie do kościoła? Sądzę, że wygląda to bardzo zacnie. O, to świetnie, to wezmę też krawacik. Piękne dla mojej drugiej Grażyny. Drugiej? A ty tu... Władek, co ty mówisz za głupoty? Przesłuchałoś ci się. Władek, zachowuj się. Byle jak, ale się zachowuj. Ja już myślę, mam swój zakup. Patrzcie, jaka ładna. Nic nie ma, tylko jakieś młodzieżowe, sportowe koszulki. Na rehabilitację, okej? Okay? Kupujesz to do sanatorium, tak, Jadzia? Wow, jak szpieg z Krainy Dreszczowców. Przemku,
Masz już lubą jakąś? Masz naukę jakąś? Ja nie chciałabym mieć pradziadka z Podlasia. Jadźka, nie, tutaj nie zadzieraj ze mną. To jest idealne. To i to. O, no i to jest właśnie to. Piękna sukienka na wiosnę w Biedronki. Wiatro, deszczu na działeczkę, idealna. Ładna na działeczkę. I Sasia, 32 zł tylko. Ale co? No pięknie, super. Ja biorę bluzę na działeczkę, żeby mnie tutaj nie przywiało. Słuchaj, ostatnio w kościele widziałem naszą sąsiadkę, która miała taką, a ten był ładniejszy o wiele, to weź to. Kochaniutki. To będzie zazdrosne. Władek. O, jaki Władek? Władek. Masz jakiś fagasów? Władek jesteś przecież. Nie. Jak masz na imię? Włodyrej. 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 Ty masz ryj. Podobna stylowa. O, Ludwika. Bo możemy iść jak za starych czasów na dupeczki. Na dancing. Idealnie pasuje. O, tak jest, my boy. My boy, co to za słowa? Zosia, oj. Dajże to. Tacie, daj, pan potrzyma. Cię nie, ja mnie plecy. Nie też, a ja nie mam laski, to pożyć na chwilę. Ciekaw jak jestem. Jak to? Masz laskę. O, Boże, do kościoła raz, dwa. Pojedziemy. Czemu ty bijesz kobietę? Wiem, że za waszych czasów się tak robiło. Ja nie mam laski, mi ciężko chciałem sobie dać na kurę. Bądź dżentelmenem albo walcz. Panie Chryste, z wami to wstyd gdziekolwiek wyjść. To tam? Hipopota. A skoczysz do żabki po herbatniki? Nie. Po herbatniki i po krzyżówki. Wyjdź. Będziemy rozwiązywać i... Zero romantyzmu już w naszym związku. Teraz troszkę dziadki zgłodniały, więc pójdziemy sobie do jakiegoś lokalnego baru mrocznego, do pani Geni. Zimna szalika, nie wzięłam żadnego. No jeszcze biało, wiedziałam, że będę ci musiała bańki robić i grzać cię maścią. Wow! Dzień dobry! Cześć, myślałem, że jeszcze nigdy was nie zobaczę. Ale ładny kubek. Cześć, o! Dobry kubeczy! Cześć, staruchy pierdzielone! Stasia! Staśka! Staśka, patrz jaka trawa ta pasowa! Może byśmy wzięli do nas na meblościankę? Patrz, nie słyszy z daleka, patrz, nie słyszy. A później powie mi, a czemu mi nie powiedziałeś? Że nie wiedziałam, nie słyszałam w ogóle, nie mówiłeś mi nic. Wow! Ej! Dziadki, patrzcie, tutaj mamy klub po 30, czyli się łapiemy. O, ja się łapię do niego potrójnie. Nie możemy chodzić tak szybko, bo mi się migdałki powiększają. Potrzymaj mi, młoda damo. O, już nie taka młoda. Słuchajcie, dzieciaczki, w wojsku zawsze jadłem krupniczek albo jarzynową. Zawsze krupnik w wojsku dawali, bo to było taka zupka, nie dość, że rozgrzewała na warcie, to jeszcze dawała wam dużo sił i wszystkiego, co potrzebne, po takich musztry takie. Ej, to wszystko to jest dla mnie. Bułka z masłem. Ja też wezmę sznycla z wieprzowego z ziemniakami z masłem. Aż się uszy drzezą. A wiecie, co jest najlepsze w takich miejscach? Kompocik. Pychotka. Nie zamówiliśmy sulów. No mówię, że nie chcesz. Ale takie buraczki miejsce. Bardzo dobre. Bardzo dobre było, dziękujemy. Miłego dnia. Jakieś takie może małe, co? Setki. No, seteczki dawaj. Seteczki. To może 500. Wiecie co? Jolo. Kalendarz kulinarny. Codziennie inny przepis. Na przykład tutaj na zupę krem z marchwi. Ja sobie zachowam wszystkie karteczki na przepisy, żeby dzieci moje wypróbowały. Fasolka z pieczarkami. No po prostu. Patrzcie, jaki piękny jest. Ja słyszałem, że ty lubisz miętuski. Trzymaj miętuska sobie, ojciec, bo teraz. Szybciutko. Chcę miętusów. Dobrze, dziadku! Pewnie! Dobre. A czekaj, nie jest taki... Czekaj. Dobry miętusek? Tak! Pyszny, dziadku! Zebraliśmy się tutaj na wieczór krzyżówek. Wasz ulubiony, mój, twój. Proszę bardzo, mamy krzyżóweczki. O, uwielbiam krzyżówki. Do USA już niepotrzebna na przykład. Wiza! Nie można go zatrzymać. Patryk jak zje laktozę. Patryk jak jest laktozą. Wierzba z bagiem. Płacząca. Szrek. 4 litery. Koński pasożyt. Mucha.
Nie kończymy, już kończymy. Bingo nas woła! Bingo! Kiedy za moich czasów się mówiło, nie róbmy stypy. Teraz się mówi, stypa to my. Patrzcie, jak szykownie wygląda. No, jak pięknie! O, może! Sesiunia! O, co już gramy? Kochani, zaczynamy rundkę bingo. Tak. Bingo! Tak. 51. Kurde, nie ma! Nie ma! A ja mam! 46. Nie mam! Nie mam! 47. Nie mam! No, ej, no nie mam nic! Za szybko leci! 59. O, mam! 52. O, kurczę, już. Czy będą jakieś moje cyfry? 48. O! Najbardziej seksowna liczba na świecie i wygrywam. 56. O nie, wygrałaś! Bingo! Gramy dalej. 71. 88. O! 83. Bingo! Bingo! Pierwszy byłem! Czyli Polski ma drugie, trzecie miejsce. Bingo! Potrójne bingo! Bingo! Czwarte miejsce ma! Tania ma nagrodę za to, że miała pierwsza bingo. Tak, potem jest Patryś, potem jestem ja. Potem jesteś ty i teraz robimy już całość. 53. Ja słyszę 53 już piąty raz. 59. O! Fajna liczba. A myślę, 29. Bingo! Pierwszy byłem! Nie. Bingo, drugi. Pierwszy. Ale mieliśmy wszyscy razem 29. Ale kto pierwszy krzyknie, to wygrywa. Co wygrałem? Zupełnie nic. Super. Aż mi ciśnienie poskoczyło, muszę się uspokoić. Ej, zagrałabym jeszcze raz. Widzowie, my tutaj zagramy sobie jeszcze partyjkę, potem już drzemka i co? Kończymy powolutku, idziemy spać? Tak, idziemy spać. No i zostawiając subskrypcję, wspieracie nas w tym samotnym domu za 7 milionów. Dom starców może i nie jest zbyt wesoły, ale przynajmniej ekskluzywny i ma pasę. No. Dobrze, widzimy się jutro o 17, prawda? Tak!